Znaczy to jest ważna rzecz, którą teraz należy powiedzieć, bo to jest pierwszy odcinek, który nagrywamy w mieszkaniu Michała wspólnie. Pierwszy odcinek, który w ogóle nagrywamy wspólnie. W jednym pomieszczeniu, o to chodzi. I pierwszą rzeczą, którą się słyszy po wejściu do mieszkania Michała, zazwyczaj jest to zdanie, które zaczyna się od OK Google. Tak, żeby zapalić światło na przykład. Nazywam się Michał Kasprzyk i śmieszą mnie żarty Google Asystenta. A ja Krzysztof Nowak i czekam, aż skakują ko mój wibrator. A to jest Do Początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj opowiemy wam o asystentach głosowych, ale Krzysiek jeszcze o tym nie wie. Witam cię, Michale, już w 12 odcinku podcastu Do Początku. Udało nam się, już prawie jesteśmy za tą magiczną barierą. Dwukrotnie. Siódmego odcinka. Niedługo będzie 14 odcinek, więc oficjalnie będzie po 7 pełnych odcinków na głowę, czyli każdy z nas będzie już za punktem krytycznym wycofywania się z podcastingu. Jeszcze jest szansa, że ten podcast upadnie, ale obstawiam, że raczej nie. Ja mam jeszcze dużo motywacji. To dobrze. I mamy coraz więcej słuchaczy, co jest bardzo miłe i motywujące, więc nie ma co rezygnować, bez sensu. Tak, także jeśli jesteście słuchaczami, którzy przekazali nasz podcast jakimś swoim znajomym, to teraz jest moment, kiedy przebijacie sobie piątkę. Tak, dokładnie. A my wam dziękujemy i też wam przebijamy piątki. A jak się zdarzy okazja, to wypijemy z wami piwo z tej okazji. A na pewno jakaś będzie. Miesiąc temu zapytaliśmy was, nasi słuchacze, o to, jaki powinien być temat przewodni kwietniowych odcinków. I w głosowaniu, które zakończyło się wynikiem 53% do 47%, zdecydowaliście, jaki będzie to temat. Więc oficjalnie ogłaszam miesiąc technologii. Jingle! Dzisiejszy odcinek chciałem zacząć od tego, że dr Catherine Elizabeth Halsey stworzyła coś wyjątkowego jako element programu Super Żołnierzy. To coś okazało się być kluczowe w wielu wojnach. A o czym mowa? O klonie mózgu dr Halsey. Jeśli to wciąż abstrakcja, to powiem ci, że to, o co mi chodzi, to właściwie bohaterka gry Halo Combat Evolved, z którą mocno związany był jej główny bohater, sterowany przez gracza Master Chief. I zanim pomyślisz, że będę mówił o grach komputerowych, pozwól, że nasza bohaterka się przedstawi. Hi, I'm Cortana. Cortana początkowo była figmentem wyobraźni deweloperów ze studia Bungie, postacią z gry. Ale przyszedł rok 2014 i Cortana, wirtualna asystentka, dołączona została do systemu Windows i ujrzała światło dzienne. Naprawdę? W tej formie została stworzona przez Microsoft. Póki co nie jest dostępna w Polsce, ale nie jest przecież jedynym cyfrowym asystentem na rynku. Kurde, ale teraz to mnie totalnie zbiłeś z trapu, bo nie miałem pojęcia, że Cortana w ogóle wyszła z gry. Zwłaszcza, że znam to studio. Bungie jest całkiem mocnym studiem, mają kilka takich bardzo blockbusterowych pozycji na rynku. No przede wszystkim seria gier Halo. No, ale potem też Destiny, tak bardziej współcześnie, które też mają bardzo dużo graczy obecnie, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o grach, czyli będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych asystentach głosowych? Tak jest, o różnych asystentach głosowych. A jakich w ogóle znasz, powiedz mi? No, Alexa była jednym z tych pierwszych. Mhm. To się okaże jeszcze. Tak. Znaczy nie z tych pierwszych, umówmy się. Alexa była jednym z tych współczesnych domowych głośniczków z takim w miarę inteligentnym asystentem głosowym, bo nie mówię o takich asystentach jak Siri, która ma w telefonie, która jest totalnie głupia. Ale oczywiście wcześniej tych asystentów głosowych trochę było. Tam jeszcze od kogo jest Bixby? Bo nie pamiętam. Od Samsunga, okej. Okay. Mhm. To jeszcze do tej listy dorzucę Alice, stworzoną przez Yandex, czyli taki rosyjski odpowiednik Google'a. Duer, stworzony przez Baidu, czyli taki chiński odpowiednik Google'a. Ali Genie, stworzony przez Alibabę, czyli chiński odpowiednik Amazona. Jungle is massive. O nie, Chris. Totalnie to zniszczyłeś.
O, tego się nie spodziewałem. Ja w ogóle nie miałem tego skojarzenia. No i oczywiście są ci asystenci, o których mówiłeś, czyli Siri, Google Assistant i Amazon Alexa. Mhm. I Alexa właściwie siedzi sobie w takim pudełeczku, które się nazywa Amazon Echo. I to jest właściwie pierwszy inteligentny głośnik, który zawiera cyfrowego asystenta. No, to jak dotarliśmy do początku, to ja dziękuję. Nie, oczywiście idziemy dalej. Na Alexie nie chcę za dużo się zatrzymywać, bo później będzie jej więcej, ale chciałem tylko tutaj zadać takie pytanie, bo jest dosyć oczywiste, że mamy asystentów na mądrych głośnikach, w telefonach lub w komputerach. I chciałem cię, Chris, zapytać, w jakich innych urządzeniach są i właściwie jakie wyobrażasz sobie najdziwniejsze urządzenie, w którym może być asystent głosowy? Okej. Okay. Nie wiem, od której odpowiedzi mogę zacząć, ale jeśli chodzi o najdziwniejsze urządzenie, w którym może być asystent głosowy, no dobra, umówmy się. Jestem pewien, że już jest wibrator IoT, który jest sterowany głosem. Nie mam żadnej wątpliwości, że ktoś już coś takiego zrobił. Wiesz co, aż poszukam. No dobra, ten topus już, okej. To jest... Widzisz, teraz gramy podcastowe bingo i stukasz coś na klawiaturze. Tego u nas dawno nie było, a jeśli w ogóle... Bingo. Znalazłem teraz. Smart sex toys get Alexa upgrade. Your first threesome could be with an artificial intelligence. A, punkt dla mnie. Punkt dla ciebie. Ja znalazłem inne urządzenia, ale chyba mimo wszystko wygrywasz. No dobra, to się pochwal tam, czyli. Pierwsze jest takie jeszcze w miarę sensowne, bo to produkt, który się nazywa Roland Go Piano. I to taki keyboard do grania. Takie pianinko. Mm-hmm. I używając asystenta, konkretnie Alexy właśnie, można zmieniać w nim ustawienia, można włączać akompaniament i parę innych rzeczy. Drugie urządzenie. Bosch Indego S+. Pralka? Kosiarka do trawy. Close enough. Możesz jej powiedzieć, że żeby poszła kosić trawę. Co ciekawe, kosztuje $1,260, jakby ktoś był zainteresowany. Ale trzecie urządzenie moim zdaniem jest nawet chyba dziwniejsze niż wibrator, bo w wibratorze jeszcze bym bardziej się spodziewał tego, ale nie w toalecie. W muszli klozetowej. Takie, które podmywać pośladki? Prawdopodobnie jest tam ten feature. Produkt się nazywa Colors Numi 2.0 Intelligent Toilet. I w tej toalecie też jest Alexa i dzięki Alexie można ją, tę toaletę, kontrolować, więc wyobrażam sobie, że można powiedzieć Alexa, spuść wodę. Mm-hmm. Są też głośniki do słuchania muzyki. Fajnie. Ale głośniki można... są w muszli? No właśnie, nie wiem w jakim miejscu, ale są wbudowane w ten, te właśnie muszlę klozetową, ale w... Czy są w środku, czy gdzieś na zewnątrz, nie wiem. No, muszla wytwarza rezonans, tylko pytanie, czy potem czujesz wibrację na sobie, kiedy załatwiasz swoje sprawy? Nie mam pojęcia. Jest w tym też oświetlenie, nastrojowe oświetlenie, tak było napisane, podgrzewane siedzenie, jest wbudowana suszarka, ale nie zczaiłem, czy ta suszarka jest, że wbudowana do włosów, że można ją sobie wziąć i wysuszyć, czy ta suszarka robi coś innego, więc wolę nie wnikać. Ale w każdym razie, jakbyś chciał sobie sprawić taką toaletę, to musisz mieć jedyne $7,000. Okej, kto by jednemu zabroni bogato żyć. Może jest tańsza wersja na AliExpress, jeszcze nie sprawdzali. Być może. Tylko wtedy pewnie ma Ali Genie. Budowanego. Jedyną nastrojową piosenką będzie Jungle is Massive. Tak jest. No ale dobra, mówiłem, że o Alexie nie chcę za dużo opowiadać, bo ona później się jeszcze będzie pojawiać. Więc chciałem przejść do bardziej szczegółowej historii dwóch istotnych asystentów na rynku. I chciałem, żebyśmy zaczęli od Google Asystanta. I żeby opowiedzieć tę intrygującą historię, zaprosiłem gościa. Gościu, przedstaw się. Z tej strony kłania się asystent Google. Czy mogę ci w czymś pomóc? Jak cię stworzono? Na początku byłem tylko pomysłem. Potem zespół w Google wziął się do pracy. I proszę bardzo, oto jestem. Jak powstałeś? Nie pytaj, kto mnie zrobił.
Zapytaj, co ja mogę zrobić dla ciebie. A historia mojego życia. Kto cię stworzył? Podobno przyniósł mnie bocian po tym, jak znalazł mnie w chmurze, ale nie jestem pewien, ile jest prawdy w tej historii. No, taki z niego śmieszek. Więc może na tym zakończymy historię Google Asystenta. No, powiem ci, że spodziewałem się bardziej spektakularnej historii. Ja też, ale ograniczam ją do tego, dlatego że historia Siri jest dużo bardziej ciekawa i do niej właśnie chciałem przejść. Siri została stworzona przez SRI, International Artificial Intelligence Center, które jest częścią Stanford Research Institute. To jest taka organizacja non-profit, która realizuje projekty naukowe dla różnych organizacji, między innymi dla DARPA, czyli Komórki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. To jest ta organizacja odpowiedzialna za stworzenie ARPANET-u, który był protoplastą dzisiejszego internetu. I DARPA sponsorowała rozwój technologii rozpoznawania mowy, na bazie której powstała w 2007 roku spółka Siri Inc. Później ta spółka została kupiona przez Apple, który w 2011 roku wypuścił Siri jako apkę na iPhone 4S. I tutaj ciekawie wygląda sprawa, jeśli chodzi o głos Siri. Dlatego, że Apple nigdy nie potwierdził, kto jest jej głosem, ale dziś ze sporą pewnością po prostu to wiemy. Dziennikarz technologiczny John Briggs, który był pierwszym brytyjskim męskim głosem Siri, o tym, że jego głos został w taki sposób wykorzystany, dowiedział się z telewizji, wcale nie od Apple'a. Z kolei Susan Bennett, głos żeński, amerykański, też nie wiedziała, że została głosem Siri. W wywiadzie powiedziała, że jej głos został nagrany w lipcu 2005 roku, więc jeszcze przed stworzeniem firmy Siri Inc. I ona oraz inni aktorzy zostali nagrani przez firmę Scansoft, którą kupiła firma Nuance, a Apple od tej firmy po prostu wykupił licencję na te głosy. Okej, ale to w takim razie w Apple chyba wiedzieli cokolwiek, czy nie wiedzieli nic o tym, skąd wzięły się głosy, czyli po prostu nie interesowało ich to w momencie przejęcia firmy? Nie mam pojęcia. Okej. Oni nie przejęli tej firmy, oni wykupili licencję od firmy. Wykupili licencję, przepraszam, masz rację. No okej. W każdym razie Apple nigdy nie potwierdził, czy ich głosów używa Siri, ale w październiku 2013 roku, czyli dwa lata po premierze aplikacji, Susan Bennett przyznała, że to ona, co zostało potwierdzone przez eksperta śledczego zajmującego się dźwiękiem. Aż do tego stopnia to doszło. I chciałbym teraz, żebyśmy zapytali, co o Siri myśli nasz gość. Wydaje się bystra. No okej. Niech będzie. No cóż, no najwyraźniej kolega nie ma zbyt wygórowanych wymagań, jeśli chodzi o intelekt. I można powiedzieć, że Siri była pierwszym cyfrowym asystentem głosowym. Ale istotne w całej technologii jest przecież samo rozpoznawanie mowy przez komputer. Technologia, która początkowo wydawała się naukowcom czymś banalnym do osiągnięcia, czymś, co szybko zostanie stworzone, a okazała się być niesamowicie trudna do osiągnięcia. I chciałbym zagłębić się w tym temacie równolegle z innymi formami asystentów. Siri była z 2011, a wcześniej przez długi czas nie działo się nic znaczącego, jeśli chodzi o rozpoznawanie mowy. Na pewno ważny był rok 1997, w którym powstał program Naturally Speaking, który rozpoznawał swobodną mowę. Ale w tym samym roku powstał prawdopodobnie najważniejszy cyfrowy asystent świata. Firma, która go stworzyła, miała nawet unikalną wewnętrzną nazwę na niego. TFC, gdzie według niektórych C rozwijało się jako clown, a reszty trzeba było się domyślić. Ja obstawiam this fucking clown. Szczerze mówiąc, trochę się rozczarowałem, bo byłem przekonany, że to będzie Clippy z Worda. Clippy, bo o nim mowa. A jednak. To ten leciusieńko irytujący spinacz z pakietu Office, który ciągle pytał, czy może pomóc. Użytkownicy go nienawidzili. W Microsoftie pracownicy
też za nim nie przepadali. A gdy w 2001 roku Microsoft wprowadził Windowsa XP, stworzyli nawet stronę officeclippy.com, na której znalazła się animacja, w której spinacz zmagał się z bezrobociem. Został usunięty w Office 2007. I całe szczęście. No ale pójdźmy trochę wstecz. Co ciekawe, w 1987 roku Apple stworzyło wideo, które pokazywało koncepcję cyfrowego asystenta, który nazywał się Knowledge Navigator. Urządzenie wyglądało jak tablet wielkości dużej książki z dotykowym ekranem. W jednym z wideo pewien profesor wraca do domu, otwiera tego asystenta i przy jego pomocy zbiera dane do prezentacji o wycince drzew w Amazonii. W międzyczasie dzwoni do niego kolega i prowadzą rozmowę wideo na tymże tablecie. Przypominam, rok 1987. Natomiast to była koncepcja, która nie ujrzała światła dziennego, natomiast na jej kanwie trochę rozwinęła się Siri. Można by powiedzieć, że była pewnego rodzaju, że Knowledge Navigator był pewnego rodzaju inspiracją do jej stworzenia. No, prawdopodobnie kultura też, bo Powrót do przeszłości był, dwójka był jakoś też w tym okresie, więc prawdopodobnie pomysły często biorą się z filmu, zazwyczaj ogólnie pomysły, które gdzieś tam sobie kiełkują, powiedzmy, w popkulturze, szacuje się, że są w stanie określić przyszłość do 30 lat do przodu. W mniejszej lub większej spójności oczywiście, no ale wiadomo, że często to postrzeganie ma w sobie dużo racji, a czasami są to totalne absurdy. No latające do skorolek dalej nie mamy, prawda? No właśnie, i tych takich odlotowych ubrań. Z dwoma krawatami? Z dwoma krawatami, czy też te takie pstrokate dziwne. No. W każdym razie, rok wcześniej, czyli w 1986, powstał program Tangora, który rozpoznawał 20 tysięcy słów. I może się to wydawać błahe, ale był to spory krok w ewolucji rozpoznawania mowy. Program ten wyewoluował z kolei z programu Harpy, który powstał w 1976 roku i jego powstanie sponsorowała wspominana już DARPA, która jest częścią Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. A projekt powstał na Carnegie Mellon University. Rozpoznawał bagatela 1011 słów, czyli mniej więcej tyle, iloma operuje 3-latek. Rozumiał też całe frazy i to, gdzie kończą się i zaczynają konkretne słowa. Nie trzeba było już robić długich przerw między słowami. Czyli to mniej więcej gdzieś tyle, co gadająca papuga. Nie wiedziałem. Gadająca papuga zna około 1000 słów? Mhm. I jest w stanie komunikować się w mniej więcej podobny sposób, jak tam właśnie 3 czy 5-latek. No proszę. Podobno 1000 słów to jest też tyle, ile na poziomie podstawowym warto się nauczyć języka obcego, żeby już zacząć się też komunikować jakoś. Tak, nie wiem, czy w ogóle wiesz, jest taka książka, nazywa się Thing Explainer i jej autor postanowił tłumaczyć w miarę złożone koncepcje od w zasadzie różnych rzeczy technologicznych, ale wliczając też nawet kosmiczne technologie, używając 1000 najbardziej popularnych słów. Okej. Okay. Ciekawe się to czyta. I mają sens te definicje? Mają sens te definicje, tylko trzeba się chwilę zastanowić, żeby skumać, co chodzi. To jest taka książka typu Coffee Table troszeczkę, ale bardzo, bardzo zabawna rzecz do obczajenia, w jaki sposób ktoś próbuje użyć bardzo banalnego słownictwa do opisania rzeczy. Wydaje mi się, że przy uczeniu języków to jest też fajne, nie? No bo wtedy możesz sobie uświadomić, że tak naprawdę jest już to, przekraczasz już pewien próg, za którym można działać. Tylko problem polega na tym, że jeśli gadasz już z asystentem głosowym, no to oczekujesz od niego, żeby reagował na w miarę bezpośrednią rozmowę, a wydaje mi się, że problem polega na tym, że jeśli asystent rozumie 1000 słów, no to jednak nie jest to dla ciebie udogodnieniem, nie? Bo musisz się nagimnastykować, żeby zrozumiał. No dokładnie, więc musi znać więcej. Także no, jak na 1976 rok to było wow, natomiast no, teraz to by nam się tak nie za bardzo przydało. Nie wiem, ile słów rozumie Siri, ale stanowczo za mało. Miałem powiedzieć, że wszystkie, ale chyba jednak nie. No ale cofamy się dalej. Rok 1962 powstaje IBM Shoebox. Dlaczego Shoebox? Ze względu na jego małe rozmiary. A, no tak. Wtedy to były małe rozmiary.
Pamiętaj, 62 rok. Na YouTubie znalazłem materiał z prezentacji tego projektu. Last year, an experimental machine that recognizes the human voice was introduced to the press by its inventor, William C. Dersch, of the Advanced Systems Development Division. Our efforts to communicate with, that is, control machines, have resulted in a demonstration voice recognition machine capable of operating an adding machine. Chris, powiesz naszym słuchaczom, co było na wideo? Szczerze mówiąc, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo spodziewałem się zobaczyć coś takiego nagrane 20 lat później, a nie końcem lat 60. Ale faktycznie pan stojący na scenie wydawał przez mikrofon komendy do maszyny, która na maszynie do pisania wypisywała liczby, które mówił do mikrofonu. Później wymawia operacje matematyczne, plus, minus, suma i urządzenie liczy działania i drukuje wynik na papierze. A machine that recognizes the human voice. Evidence of IBM's continued exploration into the technologies of tomorrow. Wideo linkuję oczywiście w notatkach. IBM Shoebox rozumiał 10 cyfr i 6 dodatkowych słów działań. Plus, minus, suma, podsuma, fałsz i wyłącz. I mimo, że jesteśmy w 1962 roku, to nie jesteśmy jeszcze na początku. Okazuje się, że wcześniej firma Bell Laboratories stworzyła inne urządzenie. I tak, to firma, która ma swoje korzenie w działalności Aleksandra Grahama Bella, który wynalazł telefon. To było właśnie pytanie, które chciałem zadać. Uprzedziłem cię. Urządzenie nazywało się Audrey. Rozpoznawało cyfry od 0 do 9, ale wypowiadane tylko przez jedną osobę. To znaczy, że dla każdej nowej osoby trzeba było osobno programować urządzenie. I miało ono potencjał do bezdotykowego, bezkółkokręceniowego lub bezguzikowciskaniowego wybierania numerów telefonów, ale przed komercyjnym sukcesem powstrzymywał je rozmiar. Audrey mieściła się w szafie mojego wzrostu, czyli 182 cm. Była też prądożerna i droga w produkcji i utrzymaniu. I to był początek rozpoznawania mowy. Początek cyfrowych asystentów. I chciałbym zaznaczyć, że dla odmiany początek nie jest związany z Edisonem. O, w końcu. Zanim zaczniemy przerwę, która niechybnie się zbliża, chciałbym wprowadzić mały element humorystyczny. Okej, Google. Opowiedz nam żart. Dla ciebie wszystko. Spotykają się dwie dżdżownice, pierwsza pyta się drugiej. Co tak głośno było wczoraj u ciebie? No wiesz. Odpowiada druga, chcieli brata wyciągnąć na ryby. No dobra. Rób tą przerwę, bo mi zasłał gardło strasznie. A po przerwie opowiem o pewnym wyjątkowym głosie dla wirtualnego asystenta oraz o domniemanym morderstwie. Bo ostatnio często się u nas pojawia true crime, więc i przy temacie dotyczącym asystentów głosowych grzechem byłoby nie wyciągnąć takiej ciekawej historii. Asystenci głosowi to jest świetna technologia, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Wiele osób nie myśli o tym, żeby pogadać sobie z cyfrowym tworem, ale raczej po prostu z innym człowiekiem. Na przykład dzieci w hospicjum. Kiedyś dzieciaki leżąc w łóżkach obserwowały głównie biały sufit i spotykały się tylko ze swoimi bliskimi. Ale na szczęście są też obcy im ludzie, którzy chcą wspierać je w tak ciężkiej batalii. Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci to fundacja, która została powołana, żeby prowadzić domowe hospicjum, ale takie, w którym dzieci mogą poczuć choć odrobinę ulgi i odciągnąć myśli od swojej ciężkiej choroby. I pewnie wiecie już, drodzy słuchacze, dokąd zmierzam. Ja, rozliczając swojego PIT-a, 1% przekazuję właśnie fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Wiem, że przekazane pieniądze zapewnią pomoc lekarską, terapeutyczną i rehabilitacyjną dla dzieci, które przez chorobę lub wypadek zostały przykute do łóżka. Fundacja organizuje im też różne zajęcia, imprezy urodzinowe i zaprasza wolontariuszy do wspólnych aktywności z nimi. Mamy ten przywilej, że możemy przekazać 1% podatku dla osób, którym zdecydowanie się on przyda. Więc rozliczając się, wybierzcie proszę świadomie, komu pomożecie i niech to wsparcie ma dla was znaczenie. Ja oczywiście zapraszam do pomocy Wrocławskiemu Hospicjum dla Dzieci. Szczegóły znajdziecie na www.1procentdladzieci.pl. A jeszcze jedno. Po jednej z akcji fundacji dzieciaki nie muszą już patrzeć na smutne białe sufity. Teraz mogą uśmiechać się do namalowanych tam wesołych, kolorowych zwierzątek i innych cudacznych malowideł. Dzięki. I witamy po przerwie. Dowiedzieliśmy się o historii asystentów głosowych i technologii rozpoznawania mowy. Opowiedziałem ci między innymi o głosach Siri. I chciałem ci opowiedzieć też o pewnym wyjątkowym głosie, niezwiązanym z żadnym konkretnym asystentem. To bardzo świeży temat. Ja sam dowiedziałem się o nim 2 dni temu z artykułu opublikowanego tydzień temu na portalu The Next Web. A mamy dzisiaj 25 marca. Uważam, że ten głos to krok w dobrą stronę. Żyjemy w świecie, w którym istnieje mnóstwo stereotypów i uprzedzeń i wiele z nich dotyczy płci. Zauważ, że większość asystentów głosowych jako domyślny lub jako pierwszy głos miało głos kobiecy. I badania pokazują, że gdy potrzebujemy pomocy, to chcemy słyszeć żeński głos. A gdy myślimy o władzy, to wolimy głos męski. I kolejnym powodem było też to, że głos kobiecy brzmi po prostu przyjemniej i jest bardziej życzliwy. I to jest akurat bardzo niewinny argument według mnie, ale teraz zastanówmy się. W ciągu pierwszego roku od wprowadzenia Alexy 500 000 ludzi powiedziało do niej I love you, kocham cię. Większość pewnie po to, by sprawdzić, co się stanie, ale jak pójdziemy o krok dalej i weźmiemy na tapetę film Her z Joaquinem Phoenixem, czy jakkolwiek się go czyta, to przerażająca wydaje mi się wizja tego, że ktoś może zakochać się w swoim asystencie głosowym. W każdym razie, twórcy Q chcą walczyć z uprzedzeniami ze względu na płeć wśród asystentów głosowych. No ale do rzeczy. Poznaj Q. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 hertz, a range defined by audio researchers. But for me to become a third option for voice assistants, I need your help. Share my voice with Apple, Amazon, Google, and Microsoft. And together we can ensure that technology recognizes us all. Thanks for listening, Q. Q jest głosem bez płci, który może zostać wykorzystany w asystencie głosowym. Twórcy Q przeprowadzili badania, na podstawie których określili częstotliwość głosu, przy której ludziom ciężej jest usłyszeć, jakiej jest on płci. Okej. Okay. Jakby biorąc pod uwagę, że to temat z 2019, nie jestem tym zupełnie zaskoczony, no bo jednak mamy czasy, kiedy coraz więcej osób stara się o to, żeby nikt nie był wykluczony. Także no, okej, okay, rozumiem. Wcale mnie to nie zdziwi, jeśli Apple czy Google wprowadzi to bardzo niedługo. Zakładam, że raczej wizerunek, jaki się ich trzyma, idzie jakoś w parze z tym, żeby nikogo takiego nie wykluczać. No, jakby dla mnie jest to zupełnie neutralny temat, także nie mam na ten temat żadnych silnych opinii. No. Ja uważam, że to bardzo fajny krok w dobrym kierunku, bo rzeczywiście jest inclusive. Stronę Q linkuję w notatkach, jakby ktoś chciał dowiedzieć się więcej o projekcie. A teraz przejdźmy dalej.
Za chwilę wejdziemy na jeszcze poważniejszy temat, bo dotyczący morderstwa, więc może dla rozluźnienia atmosfery nasz gość. Okej, Google, opowiedz żart. Boże, nie. To powinno ci się spodobać. Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają. Mamo, mamo, wygrałaś konkurs klasowy, czyja mama jest najpiękniejsza? Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, ale tylko ty dostałaś 2 głosy. Nie wiem, co jest śmieszniejsze w tych żartach, czy same żarty, czy dźwięki, które są na koniec, które pokazują, jak słabe są te żarty. Ale słuchaj, słuchaj, bo nie tylko asystent Google'a jest żartownisiem, Alexa też, choć u niej czasami graniczy to z groteską. Pewna kobieta opisała taką sytuację. Kupiła teściowej na święta Amazon Dot, czyli mały głośnik z Alexą. Jej teściowa ma problemy ze snem, więc czasem do łóżka idzie dopiero w środku nocy, po godzinie 3:00. I jednej nocy była na chodzie jeszcze później i oglądała jakiś program w telewizji. I w pewnym momencie, nic tego nizowego, Alexa się uruchomiła i powiedziała: dobranoc, Clarys. Jej teściowa nie ma na imię Clarys. Uwielbiam takie historie. To jak już wprowadziłem taki upiorny klimat, to przejdźmy do obiecanej historii morderstwa. Jest 22 listopada 2015 roku w Bentonville w stanie Arkansas. 31-letni James Bates wstaje rano i przechadzając się po swoim domu, natrafia na widok, który mrozi mu krew w żyłach. Ale cofnijmy się o krok, a właściwie o dzień. W poprzedni wieczór Bates zaprasza przyjaciela do swojego domu. Jest to 47-letni emerytowany policjant, Victor Collins. Przyjaciele oglądają futbol, piją piwo i wódkę. Alkoholu prawdopodobnie przelewa się dużo, bo późniejsza analiza krwi Collinsa wykazuje 3,2 promila. 5 promili to dawka śmiertelna, a przy już 2 promilach pojawiają się zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania i poruszania się. Panowie w pewnym momencie decydują się wskoczyć do jacuzzi i po jakimś czasie gospodarz, James Bates, po prostu decyduje się pójść spać. Jest wtedy godzina 1:00 w nocy. Wróćmy do poranka. Przerażony Bates patrzy na jacuzzi i widzi unoszące się w nim zwłoki swojego przyjaciela, Victora Collinsa. Przeskoczmy kilka miesięcy do przodu i Bates zostaje oskarżony o morderstwo. Z aresztu wychodzi za kaucją w wysokości 350 tysięcy dolarów. Prokuratura szuka wyraźnych dowodów na to, że to on zamordował Victora Collinsa. Sam Bates twierdzi, że jest niewinny i wszystko było nieszczęśliwym wypadkiem. Jego prawniczka twierdzi, że wina leży po stronie spożytego alkoholu. Ale dochodzenie wciąż wskazuje na Batesa. Okazuje się, że gdy policja dotarła na miejsce śmierci Collinsa, wanna jacuzzi i patio domu zostały umyte wężem ogrodowym przed ich przyjazdem, ale oficerowie znajdują ślady szamotaniny, w tym rozbity kieliszek, butelki, zaschniętą krew w domu i rany u obu panów. Policja znalazła też potencjalnych świadków. Pierwszym z nich jest inteligentny podgrzewacz wody, który pokazywał niestandardowo duże zużycie wody tego poranka, co może nawiązywać do mycia jacuzzi i patio. W kuchni domu Batesa stał też drugi świadek. Głośnik Amazon Echo, wyposażony w Alexę. Prokuratura uznała, że być może Alexa nagrywała całe zajście, więc zwróciła się do firmy Amazon, żeby ta udostępniła dane z tegoż wieczoru. Amazon nie chciał tego zrobić, bo dzielenie się danymi swoich klientów nie leży w ich naturze. Poza tym twierdzili, że raczej nie uda się nic znaleźć, bo mądre głośniki owszem cały czas nasłuchują, ale w oczekiwaniu na konkretne słowa, w tym przypadku Alexa lub Amazon. Dopiero po usłyszeniu tych słów
zaczynają przez kilkanaście sekund nagrywać, żeby przesłać nagranie na serwer, który rozpoznaje mowę. Amazon nie ugiął się nawet pod wpływem nakazu sądowego. I nie chcę tutaj budować twojej nadziei. Media raczej rozpisywały się o tym, że Alexa była potencjalnym świadkiem morderstwa, a nie o tym, co zostało na niej znalezione. A prawdopodobnie nie było tam żadnych dowodów. Nie mam pewności, ale można to wnioskować na podstawie dwóch rzeczy. Tego, że głośnik po prostu nie nagrywa cały czas swojego otoczenia oraz na podstawie powodu, dla którego Amazon w końcu przekazał dane policji. Firma zrobiła to na prośbę samego oskarżonego, Jamesa Batesa, który był właścicielem tego głośnika. Jak skończyła się więc ta sprawa? Prokurator uznał, że nie może z czystym sumieniem zwrócić się do ławy przysięgłych i namawiać ich na skazanie oskarżonego, jeśli on sam nie wierzy z całkowitą pewnością, że Bates faktycznie jest mordercą. Wiarygodnych scenariuszy całego zajścia było po prostu zbyt wiele. Prokurator wycofał więc oskarżenie. Może je wciąż ponowić, ale musiałby znaleźć nowe dowody, na co raczej nie ma szans. I teraz ja storytellingowo chciałbym, żeby Alexa odegrała tu większą rolę, że na podstawie jej zeznania, gościa albo by skazano, albo uniewinniono, ale wydaje mi się, że ta sprawa i tak jest wyjątkowa, bo pokazuje, gdzie potencjalnie wiedzie nas technologia. I może faktycznie nasze mądre głośniki nie nagrywają wszystkiego, co robimy, ale może kiedyś będą. Ale właśnie, bo kojarzę, że były takie przypadki, w których ktoś poprosił o backup swoich nagrań. Nie jestem teraz pewien, jaki to był inteligentny głośnik. Możliwe, że to nie była Alexa, aczkolwiek wydawało mi się, że to było coś od Amazona. Po czym, kiedy pobrali już z serwera cały komplet nagrań, które zostały zgromadzone przez urządzenie, ponieważ można na własne życzenie to zrobić, okazało się, że para, która pobrała nagrania, dostała nagrania kogoś zupełnie innego, zupełnie obcych im ludzi, przez jakiś błąd na serwerze. Więc te dziury gdzieś tam się jeszcze zdarzają i no to może doprowadzić do bardzo wręcz katastrofalnych sytuacji, biorąc pod uwagę, że bardzo, bardzo wielu ludzi nie jest zbyt ostrożnych, jeśli chodzi o swoje dane i o to, co mówi w domu, zwłaszcza jeśli używa elektronicznych asystentów głosowych. Być może to były dane Clarice. A może kiedyś inteligentny podgrzewacz wody będzie o nas wiedział tyle, że hakerom będzie się opłacało wykraść z niego dane. Ja sam mimo wszystko jestem fanem tego typu technologii. Mam w domu mądre oświetlenie, dwa mądre głośniki, robota odkurzającego i przymierzamy się do kupna inteligentnych termostatów. I gdzieś z tyłu głowy mam oczywiście lęk przed tym, co może się stać w związku z tymi technologiami. Oczywiście nie zamierzam nikogo mordować, ale potencjalnie hakerzy mogliby wykraść jakieś nasze dane, być może w łatwiejszy sposób. Widzisz, bo ja jestem po bardzo przeciwnej stronie i dla mnie sam fakt, że telefon, którego używam obecnie, mimo ogromnej wygody, używa mojej twarzy jako danych biometrycznych do odblokowania go i mimo bardzo dużych deklaracji Apple'a na temat bezpieczeństwa tego, w dalszym ciągu mam jakiś taki głęboki dyskomfort, że może nie jest to zbyt bezpieczne i ja w domu nie mam żadnych smart devices de facto, oprócz oczywiście mojego telefonu. I trzymam się trochę doktryny only the paranoid survive, jak to mówią niektórzy. A może dlatego, że po prostu chłonę za dużo treści cyberpunkowych, które bardzo często się z tym wiążą. No tak, możliwe. No cóż, tak czy inaczej, można do tematu podchodzić dwojako, ale ważne, żeby mieć ten zdrowy rozsądek, tak czy inaczej. Nie, no jasne, no my na przykład nie planujemy, przynajmniej na razie, montować sobie inteligentnych zamków i zostaniemy przy tradycyjnych kluczach. No ale może kiedyś. Zobaczymy. Dziękujemy, że tego odcinka podcastu Do Początku słuchaliście do końca. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Michała Kasprzyka, i wyprodukowany przeze mnie i Krzysztofa Nowaka. Muzyka w intro została stworzona przez projekt Sheila. Możesz zasubskrybować nasz podcast na iTunes, Spotify lub gdziekolwiek słuchasz podcastu. Ale
od niedawna także w aplikacji Lekton, którą stworzyła Audioteka. Znajdziecie w niej też inne podcasty, w tym produkowane przez samą Audiotekę, także zapraszamy. Tradycyjnie zapraszamy też na iTunes i prosimy o oceny i komentarze tam. Ich system tak działa, że im więcej aktywności słuchaczy, tym bardziej podcast jest promowany i więcej osób się o nim dowiaduje. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. A co skleić? Koniec. Nie wiem, nie, to był tylko taki opis. To była tylko krótka historyjka od jakiejś. Okej.